No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z sezonu 3 Spyro. I tak, sytuacja wygląda tak. Zaginiona flota jest na 77, fabryka fajerwerków na 69 i miodowy szlak też na 83%. I spowodowane jest to tym. Tutaj jest ten wyścig na deskorolce, no nie mamy dostępu do Huntera, bo jest ciągle ciągle uwięziony. Zaglądałem po poprzednim odcinku do tego, może się coś odblokowało, ale nie. Tutaj nie mamy agenta 9 i tutaj na miodowym szlaku ucieczki łowcy też nie jestem w stanie zrobić, no bo Hunter jest uwięziony. Więc jakby no na to będziemy musieli się po prostu tutaj cofnąć. Jeszcze nie wiem, jak to rozegram, żeby pokazać wam to wszystko na 100%, ale w tym odcinku udamy się do następnego poziomu i zwalczymy bossa i przejdziemy sobie kolejny świat macierzysty i zobaczymy, co będzie później. Góra Północy. Tutaj oczywiście pewnie będzie cutscenka, więc zaraz wszystko. No, jama skwarnika, okej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo nie pamiętam. Może to ten będzie ten latający tutaj? Nie wiem. Dość tego! Dłużej nie wytrzymam! Stworzę potwora, który rozgromi wszelkie istniejące potwory! A potem każę mu wykończyć wszystkie smoki, nawet te świeżo wyklute drobinki. Tak, tak! Będzie je deptać i rozszarpywać na kawałeczki. O tak! Niszczyć, tępić, poniewierać i unicestwiać! Wypuść mnie stąd, syn! Ale czy co ich nie zabije? Ha, to bez znaczenia! Byle tylko udało mi się zabrać im skrzydła! Co? Przez cały ten czas chodziło ci tylko o ich skrzydła? Oczywiście, bezmyślna Smarkulo! Potrzebuję ich do zaklęcia, dzięki któremu będę nieśmiertelna! Ale nie rozumiem. Zaklęcie? A co twoim zdaniem miałabym z nimi zrobić? Otworzyć smocze zoo? Gdybym tylko miał swoją spluwę, inaczej byś śpiewała! Zapewniam cię. Mówiłaś, że wystarczy, by zostały w naszym świecie. Nie wspominałaś, że trzeba je zabić. Nie muszę ich zabijać. Martwe po prostu się tak nie wiercą. Jesteś potworem. Sama nie wiem, jak mogłam cię słuchać. Głupia, niewdzięczna Smarkula. Zajmę się nią, jak tylko rozprawię się z tym smokiem. Zaraz, co to ja miałam? A, tak. O, zaraz robi się paskudnie. No i dobra. Tak, to jest latający. Wszystko jasne, okej. Możliwe, że to nasza ostatnia walka, Spyro. Czarownica planuje wykorzystać tego potwora do zniszczenia wszystkich swoich wrogów. A my jesteśmy pierwsi w kolejce. W każdym razie nie czas na sentymenty. Czeka nas walka. Zobowiązuję się pomagać ci, zapewniając stałe zaopatrzenie w wybuchowe pociski. No dobra. Okej, zobaczmy co... Nie mogę się ruszać. Okej, nie wiem co to miało być, no ale dobra. Ojejku. A, tu w sumie widać, jak cień leci. Wow.
No, nieźle się dzieje. O nie, co to jest? Zginąłem? Tak. Okej. Nie jest to specjalnie trudne, ale musiałem wyczaić, o co tutaj chodzi, bo tyle rzeczy nagle naraz na mnie biegło, że ja nie ogarniałem, co jest zabite, a co jeszcze biegnie. O, dobra, mogę już się ruszać. Dobra, dawaj pocisk. O, jest. Kurczę, ale ja... Dobra, coś tam dostał, ale... Jakiś kurczak by się przydał, czy coś takiego, ja nie wiem. Jest. Zjedz to. Dobra. Wow! Kurde, na sam koniec, nie wierzę. Ale Jaya, nie wierzę. No dobra. O! Jeszcze jeden gdzieś jest. Wow. Gdzie jest ten krab? Okej, coś tam dostał. Jest. No traf w niego, no. Aha, dostałem trofeum spalony. Ta walka wygląda trochę inaczej niż te dwie poprzednie, no ale dobra. Poziom ukończony na 100%, cudownie. Świat Góry Północy. Zobaczymy, zobaczymy. Mam herbatkę, w ogóle strasznie gorąco dzisiaj jest u mnie. Jest taka ładna pogoda, a ja siedzę i nagrywam. O. Bianka, przyniosłaś coś do jedzenia? Umieram z głodu. Nie ma na to czasu. W
Musimy powstrzymać czarownicę. Chcę zabić wszystkie maleńkie smoki. Chwila, moment. Mam ci uwierzyć? A jeśli to pułapka? Jesteś w klatce, futrzasty gamoniu. Jak mogę ci zaszkodzić, wypuszczając cię? Nie wiem, ale z wiedźmami nigdy nie wiadomo. Nie miałam pojęcia, że smoki na tym ucierpią. Przestań, szkoda na to czasu. Okej, czyli Hunter jest już wolny. Hunter, będę mówił na niego zawsze Hunter, to nie będzie nigdy dla mnie łowca, tak samo jak Iskier, nie, tak samo jak Sparks nigdy nie będzie dla mnie Iskrem. Dobra. Pamiętam, że nigdy nie lubiłem tego świata macierzystego, znaczy nie lubi... Kurde, co robisz? Zostań tutaj. Spyro, wiem, że mi nie ufasz, ale chcę powstrzymać czarownicę tak samo jak ty. Do jej kryjówki prowadzi sekretny portal, ale potrzebna jest potężna magia, by go otworzyć. Jeżeli znajdziesz więcej smoczych jaj, moja moc wzrośnie i na pewno mi się to uda. Odnajdę cię, gdy będziesz ich już miał wystarczająco dużo. Okej. Okay. Czyli jak widać, Bianca teraz po prostu zrozumiała, czego naprawdę chce czarownica i postanowiła nam pomóc. To taka miła dziewczyna. tak, nie lubiłem tego poziomu ze względu na tą muzykę, która była dla mnie mega dziwna zawsze i po prostu creepolska. Trochę. Saki. I pamiętam, że tutaj były dosyć takie wymagające te poziomy. Może nie jakoś takie mega trudne czy coś takiego, ale no takie... Chociaż wiecie, no tak jak już mówiłem kiedyś, może ja to kiedyś inaczej postrzegałem, wiecie, jako dziecko, no nie, że coś było trudne, no teraz... Jak widać też jakieś rzeczy tam sprawiają trudności, ale te, które mówię, że były katastrofalne kiedyś dla mnie, okazują się być bardzo szybkie do ukończenia. Tego uwolnimy sobie na koniec odcinka, tak jak zawsze, to już taka nasza tradycja. Tam byliśmy, możemy iść dalej. Pójdziemy najpierw przed siebie. Ten nawiedzony grobowiec, no właśnie, on miał taką żmiję nad sobą. No to będzie taka mapa z mumiami i tak dalej. Tutaj będzie... Przynajmniej tak było w oryginale, nie wiem jak będzie teraz, ale tutaj pustynne ruiny to będzie bardzo fajne nawiązanie do Tomb Raider. Takie humorystyczne, ale takie, wiecie, fajne mrugnięcie oczkiem. Dobra, złapmy tego gościa z tym jajkiem. Mamy. Maiken. Ojej. Albo ryczy, albo nie ten. No strasznie nieprzyjemne. Dobra. Gdzie my byliśmy? Tutaj. Tutaj pozbieraliśmy. Na tej polance. Czyli idziemy tu. O! Znalazłeś wystarczająco dużo smoczych jaj, bym mogła otworzyć portal. Gdy to zrobię, będziesz mógł się zmierzyć z czarownicą, gdy będziesz gotowy. Tylko ostrożnie, ona wie, że przyjdziesz. Aha, czyli wystarczyło 100 jajek, no dobra. Oczywiście jeszcze tam nie wchodzimy, no bo to...
to trochę dla mnie nie ma sensu, żeby ją odwiedzać, kryjówka czarownicy, zanim się ukończy wszystko. Ewa. Tutaj mamy diamencik, później po niego pójdziemy. Tylko o nim pamiętajmy. Znaczy, a jeszcze względem tej muzyki, może nie to, że była creepolska, ale była taka bardzo irytująca, nie wiem jak to nazwać. Kopalni dinozaurów, tak, pamiętam ten poziom. To tu jest ten diament? Tak. Dobra, zabierzmy go od razu. No, weź ten diament, proszę. No, nie wierzę w to. Dobra, wrócę później, nara. Patrz, no, idealnie musiałem, no, musiałem go dotknąć, żeby on... To akurat pamiętałem. Mamy tutaj schowane jajunio. Kumpel, o. To 7 jaj. Dobra. Portowy szlak. No i jest. 400 na 400. Brakuje nam jednego jaja. Cii, to tajemnica i... Tutaj chyba za ścianą jeszcze... jakąś chyba było ukryte jajo. Tutaj mamy jakiś coś super. Boże, jak się pozwijały. Ale tutaj potrzebujemy tego dużo. Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, gdzie tu jest jeszcze schowane jajko? A w zasadzie dwa. Na setę jedno jest za jakąś ścianą, bo coś mi... Co one robią? Bo mi się coś takiego kojarzy, że coś się rozbijało. I to było gdzieś w ogóle tu. O, właśnie tutaj. No właśnie, dobra. Oczywiście to jest to, co ja pamiętam z jeszcze z oryginału, bo coś ten hełm mi właśnie świtał, że tutaj była obok niego dziura. Na 5. Jak to się stało, że nagle zdobyłem dwa jajka? Jajo na sprzedaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, może jedno jest za... Ty no! Nie wierzę, on po prostu nie wskoczył w te gwiazdki. To jest chore. To jest chore. Dobra, czyli tak, mamy ten poziom ukończony na 100%, bardzo fajnie. I pójdziemy uwolnić agenta 9, czyli naszą małpkę. No, szok. Dobra, teraz gdzie on był? Gdzieś chyba tutaj. Na górę. Nie, nie tutaj, idę kompletnie źle. On był...
na początku mapy, tam z boczku, nie? Tam. No właśnie. No to dobra. Tylko popatrz, Spyro, co mi się trafiło. To rzeczywistych rozmiarów zabawka bojowa. Małpa wyposażona we w pełni sprawny laser. Chętnie bym ją wypuścił, żebyście sobie trochę pobrykali, ale czarownica widzi w niej zagrożenie. Uwolnić? A daj mnie. Nie chcesz jej uwolnić? Hej, co z tobą, smoku? Zazdrościsz, że twojej podobizny nikt nie wykorzystał do zrobienia zabawki? Tylko popatrz, Spyro. Okej, oczywiście go uwolnimy. Aha, zawsze miałeś słabość do małych, zabawnych istotek, co, Spyro? Cóż, w sumie może i wypuszczenie jej wcale nie byłoby aż takie złe, co? Juhu! Hurra! Jestem wolny! Dzięki, Spyro! Ej, powiedz, widziałeś już kiedyś niedźwiedzie podrygi? Nie? Poszczęściło ci się! Tylko popatrz! Nie zbytaczesz, tylko bez energii! Szkoda, bo amunicja jest! No, słyszałem, że masz już z czarownicą i dajesz się we znaki i słowusom! No i bardzo dobrze! Hurra! Jepi! Chętnie bym został, ale ojczyzna wzywa nosrogi się rozpanoszyły i takie tam. Jak spotkasz czarownicę, powiedz jej, że może się spodziewać zaproszenia na tańce, kumasz? No raczej. O, nara! Okej, w takim razie tutaj skończymy sobie ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. W kolejnym przejdziemy sobie już pierwszy poziom. Dzięki bardzo za oglądanie raz jeszcze, zostawcie po sobie jakiś ślad i trzymajcie się, na razie, cześć!